Była sobota, godzina 20. Jadące w kierunku niedźwiedzia Audi wypada na łuku drogi i kierowca traci panowanie nad autem. Później wszystko dzieje się błyskawicznie, tak, że ludzkie oko nie potrafi precyzyjnie opisać, co się wydarzyło. Było jednak najprawdopodobniej tak. Audi coupe z ogromną prędkością uderzyło w krawędź chodnika i wpadło na dwójkę pieszych. Mężczyzna jakimś cudem zdołał lekko pchnąć kobietę, ale sam już odskoczyć nie zdołał. Przeżył. Czuwały nad nim niebiosa, mówią mieszkańcy ulicy Orkana. Ten pan szedł prawidłowo, szedł po chodniku, odprowadzał sąsiadkę do domu, więc nawet i mając chodnik czujemy się tutaj niebezpiecznie. W stanie ciężkim 43-letni mężczyzna przebywa w Limanowskim szpitalu. Ma uszkodzone miednice, kręgi szyjne, podstawę czaszki. I płuco. Żebra też połamane. No i na razie lekarze powiedzieli, że najgorsze 3 dni, nie? Ale wczoraj była kuzynka właśnie, to mówiła, że stan się nie pogarsza ani, no, że jest stabilny. Tak miejsce wypadku wyglądało zaraz po całym zajściu. Złamany słup, zniszczone ogrodzenie. Mieszkańcy mają dość i proszą o pomoc. Najgorzej jest w piątek po południu, wieczorem, w sobotę i w niedzielę nad ranem, jak to wszystko wyjeżdża. To jest taki huk, szum, jedną całe szeregi tych aut i nie ma mowy, żeby nawet wyjść na drogę, nie mówiąc już o spaniu, bez problemu. Najłatwiej jest wystawić mandat pieszemu, a gorzej jest złapać pędzącego wariata za kierownicą. W ciągu całej długości ulicy Orkana od skrzyżowania z drogą wojewódzką 968 w kierunku Zabrzeży nie ma miejsca przeznaczonego do przejścia dla pieszych. Najgorsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że chodnik się kończy od końcówki ulicy Orkana. No ja akurat mam 70 metrów do domu. To policja wystawia mandaty, jeżeli nie przejdę na drugą stronę drogi, nie przejdę tym poboczem, gdzie nie ma chodnika po lewej stronie i znowu nie przejdę z powrotem na prawą stronę do swojego domu. A to jest raptem 70 metrów. Jak to przejść? Jak to wygląda? Mieszkańcy apelowali do władz miasta o pomoc w zapewnieniu dla tego odcinka ulicy bezpieczeństwa. Burmistrz miasta Józef Kowalczyk zwrócił się do komendanta policji, aby ten chociażby zwiększył liczbę patroli, zwłaszcza w weekendy. Był wniosek do komendanta powiatowego Policji w Limanowej o zwiększenie patroli, szczególnie piątek, sobota, niedziela, w weekendy, kiedy właśnie młodzież i nie tylko młodzież jeździ szybko, no i po prostu jeżdżą na jakieś te różne imprezy i urządzają sobie wyścigi, nie tylko na tej ulicy, tylko na pozostałych tak samo. A jaka była odpowiedź właśnie policji? No nie była dla nas satysfakcjonująca, dlatego będziemy interweniować u komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. To nie jedyne miejsce w Mszanie Dolnej, gdzie nieodpowiedzialni kierowcy urządzają sobie nocne wyścigi. Bardzo niebezpiecznie jest również tutaj, na ulicy Starowiejskiej, gdzie już nieraz samochody lądowały na ogrodzeniach mieszkańców. Sobota, niedziela, piątek to są po prostu ich zabawa. Jeden czyta książkę, film ogląda, a oni sobie uskuteczniają jazdy. Nie tylko tutaj po tej ulicy, ale po ulicach całej Mszany Dolnej i okolicznych wiosek. To jest dla nich czas, tak w ten sposób spędzają wolny czas. Bezradni są mieszkańcy i co najbardziej smutne, policja. Józef Budacz, TV28.